To są ogórki, to wiecie, a za chwilę to będą ogórki małosolne. I teraz tak, sprawa jest prosta, bo pewnie wszyscy są tak leniwi, że już w internecie szukają przepisów, więc ja też jestem leniwy, więc nawet mi się nie chciało gadać, jak to robię. Więc bierze się ogórki, bierze się chrzan, bierze się czosnek, bierze się słoik, bierze się koper, tu się też trochę wody bierze, no i się wsypuje cukier, no jak cukier, no sól się wsypuje, 3 łyski cukru, znaczy soli, no soli. No i się tą sól wrzuca i ona się rozpuszcza, no magia, nie, znika. No i potem jak już poczarujemy, no to musimy odczarować też tą wysoką temperaturę, więc odstawiamy, no bo przecież nikt nie będzie, kurde, zalewał wrzątkiem tych ogórków. No i teraz te ogórki to się robi jak kanapka, nie? Czyli w kanapce macie tak, chleb, potem macie masło i tak dalej. No to tutaj chlebem są ogórki, masłem jest chrzan. Dobra, nieważne, po prostu wszystko po kolei układacie, tak jak to wszystko widzieliście, cyk, 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 jedno na drugie. No i tak powtarzacie to aż do wyczerpania zapasów, nie? No i jak już będziecie gdzieś tam wysoko, to możecie sobie na przykład te na samej górze tak poobcinać końcówki. No bo jak obcinacie końcówki, to one zamiast 3 dni, to już w 1 dzień będą gotowe, no szybciej się zrobią. Nie wiem, czy to działa z bananem, jak odetniecie z 2 stron, ale działa to z ogórkiem. No i jak już tak daleko będziemy, no to co? Zalewamy to wszystko tą wodą. Ja akurat tak przez farta po prostu mam wymierzoną ilość. No i jak te ogórki u góry jeszcze tak chcą wypłynąć, to możecie je przycisnąć czymś takim talerzykiem albo czymś, ale nie zakręcajcie tego, ej, bo wam to się skiśnie i tyle będzie. To musi być tak, wiecie, to musi oddychać, nie? To musi czuć tutaj, to musi tam się coś dziać, tam muszą zachodzić procesy, no, tam wiadomo. No i potem to tak, jak już w sumie jeszcze wam zostały ogórki, to możecie takie czary zrobić, że w sumie jak jesteście tak biedni, że macie ogórki, ale nie stać was na wodę, no to możecie wrzucić to wszystko do jednej torby, no i tak naprawdę zalać to jeszcze, a jakie zalać, no przecież my to robimy bez wody, czyli możecie to zasypać solą, no i jak to wszystko wymieszacie, to już w sumie na 2 dzień nawet macie te ogórki dobre. Czemu tak się dzieje, czemu szybciej niż w wodzie? Nie wiem, może mi ktoś wytłumaczy, to jest prawdopodobnie jakaś wyższa technologia i magia oraz fizyka, no ale tak się dzieje. No i w sumie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał mój super przepis. Jedzcie ogórki małosolne, bo są fajne, dobre i są tanie w sezonie, a was wszystkich do opisu zapraszam, bo tam możecie mnie znaleźć w internecie, w tych linkach, no i jeszcze sklep G2A, gdzie są fajne przeceny, gierki i nie tylko. Cześć, no i cześć.